Identyfikator podmiotu. SCP-343. Klasa podmiotu. Bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-343 przebywa w pokoju o wymiarach 6,1 m na 6,1 m w ośrodku minimalnej ochrony 17. Obiektowi należy zapewnić wszelkie przedmioty, o jakie wniesie, oraz codziennie musi go odwiedzać co najmniej jeden pracownik fundacji. Próby implementacji innych protokołów bezpieczeństwa bądź zawyżenia wymaganego upoważnienia są zbędne lub niemożliwe w związku z naturą SCP-343. Szczegóły w opisie. Opis. SCP-343 to mężczyzna najwidoczniej pozbawiony przynależności rasowej, który z wyglądu przypomina humanoida i najprawdopodobniej jest wszechpotężny. SCP-343 został znaleziony, kiedy chodził ulicami Pragi, a pozyskanie dokonano po tym, jak jeden z pracowników fundacji ujrzał obiekt znikający z ulicy i następnie pojawiający się na jednym z dachów. SCP-343 przebywa w swojej komorze dobrowolnie, jako że jego zabezpieczenie jest niemożliwe. Szczegóły w notatkach. Dodatek 343.1. SCP-343, na ogół zwany Bogiem przez tutejszych pracowników, przypomina starszego mężczyznę, którego wygląd jest opisywany inaczej przez każdą osobę. Kiedy rozmawiałem z nim po raz pierwszy, bez żadnego owijania w bawełnę oznajmił, że jest stwórcą wszechświata. Kiedy poprosiłem go, by to udowodnił, roześmiał się, a następnie przeszedł przez ścianę swojej przechowalni i kilka sekund później wrócił z hamburgerem w ręce. Kiedy wszedłem do jego przechowalni po raz drugi, wcześniej pusta cela była w pełni wyposażona i elegancko ozdobiona w stylu staroangielskim. Ponadto w celi znajdował się kominek, który wyglądał na o wiele większy z wewnątrz, niż się to wydawało z zewnątrz. SCP-343 uwielbia rozmawiać z ludźmi i sprawia wrażenie wszechwiedzącego. Odwiedzanie SCP-343 jest już codziennym nawykiem wielu z naszych pracowników, którzy twierdzą, że po każdej takiej wizycie są szczęśliwsi. Próby oddzielenia od obiektu pracowników z upoważnieniem poziomu niższego niż trzeci okazały się bezskuteczne, a strażnicy strzeżący wejścia do jego przechowalni mówili: wiecie, że lubi towarzystwo, lub wzruszali ramionami po zapytaniu, dlaczego wpuścili nieautoryzowaną osobę. Jak dotąd, SCP-343 okazał się nieszkodliwy, a wszyscy pracownicy mogą się z nim spotykać i co dziwne, zawsze mają na to tyle czasu, ile potrzebują. Nie zamykam jeszcze tego raportu, ponieważ w planach jest dalsze przesłuchiwanie SCP-343. Dr. Beck. Ostrzeżenie. Dalszy dostęp wymaga upoważnienia poziomu 4 lub wyższego. Dodatek 343.2. Niedostępne są lub najwyraźniej nie istnieją żadne wpisy powiązane z dokumentem 343.1a. Podobnie, wszelkie wpisy potwierdzające to, że doktor kiedykolwiek pracował z SCP-343 lub doktorem Beckiem są albo zaginione, albo najwyraźniej nie istnieją. Pracownicy, którzy zostali przepytani w sprawie tamtego dokumentu, przejawiają nieświadomość jego istnienia ani spotkania doktor. Ponadto dr Beck, starszy naukowiec, wniósł o większą rotację pracowników celem zwiększenia morale w gorszych sekcjach. Wniosek ten jest bardzo nietypowy i stanowi przedmiot dalszego dochodzenia. Inne powiązane anomalie, takie jak np. poprawa zdrowia, większa satysfakcja z wykonywanej pracy czy mniejszy odsetek poszkodowanych w tej sekcji, stanowiły podstawę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Sprawa jest obecnie zamknięta rozkazem o 5. Dodatek 343.3. Dane pozyskane dnia roku podczas rutynowej kontroli dysku sieciowego. Dokument 343.1a. Od dnia odwiedzający SCP-343 muszą być zapytani o ich intencje oraz pytania dotyczące innych obiektów SCP należy pierw przedstawić rozkazami doktor. Dokument 343.1b. Najwyraźniej moje rozkazy zaginęły. Przebrała się miarka doktor. Wszystkie moje raporty i wnioski do przełożonych zostały zignorowane. Jutro skonfrontuję się z SCP-343. Podpisano doktor.